Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, kto nie marzył o podróży na Marsa? Otóż, jeżeli ktoś marzył, to w WOT-cie będzie można to zrobić już od jutra. Otóż jutro do 22 maja to będzie trwało, startuje taki oto event, czyli misja na Marsa. I będziemy mogli tutaj wygrywać ciekawe również rzeczy, także czołgi premium. O dziwo, prawdopodobnie jest to kolejny sposób na być może sprzedanie pudełek tak zwanych, kurka. No musimy się przyzwyczaić do tego, że tego nie będzie tylko, to nie będzie tylko już na święta, ale kilka razy w roku, więc WG zrozumiało, że no po co tylko raz w roku zarabiać, jak można więcej razy zarobić. Ale do rzeczy. Jest film, który zaraz sobie wspólnie obejrzymy. Mars wzywa. Generalnie chodzi o to, że dostaniemy specjalny pojazd, który jest tutaj, łazik marsjański, to taki jakby dron, którym z orbity sterujemy. Będzie on miał impuls, czyli strzał, który eksploduje przy trafieniu, odrzuca przeciwnika, turbo i również przyczepia twój pojazd do podłoża, chroniąc go przed taranowaniem i atakami nieprzyjacielskich najemników, czyli taka osłona. Będziemy wykonywać różne misje na przygotowanej mapie. Po środku jej będzie jakiś tam artefakt obcych. Zresztą to zaraz sobie zobaczymy. No i co najważniejsze, nagrody, tak? Będziemy zdobywać punkty, będziemy wykonywać misje. I zobaczcie, jakie tutaj są nagrody. Po pierwsze, jest to na przykład wyposażenie eksperymentalne. Tutaj jest kontrola ognia, tutaj jest zestaw poprawiający mobilność i tutaj jest zestaw poprawiający żywotność, czyli fajne rzeczy, obligacje i co najważniejsze, coś co nazywa się marsjańskim kontenerem. I w tym marsjańskim kontenerze podobno będą bardzo ciekawe rzeczy, nawet czołg będzie mógł się trafić. Prawdopodobnie te kontenery będzie też można kupić. Dwa takie dostaniemy w każdym razie tak jakby za darmo za wykonywanie tych misji. Tutaj zobaczcie, są punkty do 100 tysięcy punktów. No różne tam rezerwy osobiste, między innymi podręcznik uniwersalny, części, no i kolejny kontener i tutaj na koniec 600 obligacji oraz rezerwa osobista plus 50% do kredytów przez godzinę. Jeszcze taki styl. Pominę milczeniem, bo to w ogóle wiecie, że dla mnie nie ma znaczenia. Codzienna misja zapłon i codzienna nie mają szans. Tutaj co trzeba zrobić, żeby zdobyć nagrodę? Nagroda na przykład 6000 punktów. Zdobyć 1000 punktów za skanowanie obiektu w dowolnej liczbie sesji. Kolejnego dnia mamy staranować 270 razy łaziki marsjańskie konkurencji w dowolnej liczbie sesji. Ciężko powiedzieć, czy 270 razy to jest dużo, czy mało, no bo nie wiemy, jak długa będzie ta bitwa, prawda? Nie wiemy, ile razy w czasie bitwy, powiedzmy, będziemy mieli szansę na staranowanie. Może to będzie tak, że, nie wiem, 50 razy staranujemy w jednej bitwie. Kto wie? Zobaczymy. No w każdym razie, co tu jeszcze jest? Trafić 150 razy działkiem, wykorzystać supernową w 5 łazikach marsjańskich konkurencji w dowolnej liczbie misji, spowodować wpadnięcie 15 łazików konkurencji do sadzawki z kwasem. No widzicie, takie rzeczy, które będzie można zrobić. Dzień 11, bo tyle tego będzie, trafić 150 razy działkiem impulsowym łaziki marsjańskie. No czyli tak powtarzają się. Jeszcze jest codzienna misja, nie mają szans. Nie wiem, czy to jest coś innego. Tutaj wziąć udział w 2 sesjach misji na Marsie, a tu pozbyć się 20 łazików marsjańskiej konkurencji. No więc, moi drodzy, taka typowa zręcznościowa zabawa, która ma tylko jeden cel, prawdopodobnie sprzedanie pudełek. Zresztą obejrzyjmy sobie ten film. Dzisiaj modne jest to ogólnie, że się ogląda filmy, a wy oglądacie ludzi, którzy oglądają film. Kurka. A, dobra.
Ja to przyciszę, żeby to nie było takie. No tutaj filmik się zaczyna bardzo fajnie, tak jak wstęp do jakiejś fajnej gry. Może jakiś ten Star Lancer, czy jak to tam, Starfield. Jak to ma wyglądać? Proszę bardzo, ląduje stacja jakaś. No i za chwileczkę tutaj nie będziemy. Tu trochę w środku wygląda jak w Subnautice. Jest artefakt, proszę bardzo. W ten artefakt będziemy musieli skanować. Generalnie jeszcze na mapce będą rozmieszczone jakieś takie power-upy. Strefy badawcze będą się pojawiać jedna po drugiej. No, tu macie strefę, do środka będzie trzeba wjechać. Pobyt w środku jest uznawany prawdopodobnie jako skanowanie, tak? Więc skanujemy. No tutaj widać, że zderzenia to będą bardzo często, więc... Nie widać, ile to trwa. Może tam w tekście gdzieś jest napisane i nie doczytałem. W każdym razie sceneria fajna. Mi się podoba takie coś. A tutaj macie przykład wrzucenia do kwasu. Nie wiem, czy to będzie takie proste, bo jak ktoś będzie tego unikał, to może być trudne do zrealizowania. No tutaj opisują ten pojazd, że on ma to działko, przyspieszenie i tak dalej. Oprócz tego są jeszcze te power-upy, czyli po pierwsze pole siłowe, takie duże. Zobaczcie, że jest odsuwanie konkurencji. Tutaj jest strzał taki wielokrotny, że będzie mógł gościu strzelić kilka razy, zobaczcie. No i supernowa, tak jakby czarna dziura. Odpalacie to i goście, zobaczcie, co się dzieje. Zostaną tak jakby wyrzuceni z niej nagle. Proszę bardzo. No i wypłata, tak? No więc misje wykonujemy codziennie i zdobywamy punkty. Za te punkty, jak widać, zdobywamy nagrody. Zwłaszcza te zestawy eksperymentalne, wydaje mi się, że no warto, bo one są, niektóre są dosyć ciekawe. Warto mieć je. No i na końcu jest tutaj rodzynek. Odkryj na własną rękę. Uwaga! Każdy ziemianin może wspierać wyprawę, kupując marsjańskie zestawy tematyczne. I oto nadleciało pudełeczko. A z pudełeczka, zobaczcie, może za... Proszę. A z pudełeczka wyleciały tutaj takie rzeczy. No to jest zawsze mile widziane. To też kredyty, książeczki i rzadki czołg TL-7. Jutro prawdopodobnie cała klakiernia opublikuje filmy związane z TL-7, czołgiem. Się dowiecie, co to jest i w ogóle, czy się podoba, czy nie. Czy będzie naganianie, czy będzie odradzanie. No, zobaczymy. Oczywiście ja również jako klakier postaram się coś zrobić. Muszę sprawdzić, czy w ogóle dostałem ten czołg, bo tam pewnie znowu jakieś zapisy gdzieś były. Ale widzicie tutaj, jakie pojazdy można będzie zdobyć. No, trzeba powiedzieć, że fajne niektóre z nich. Jedne lepsze, drugie gorsze, ale jest cała plejada tego, tak? No i cóż... Jeżeli dobrze to zrozumiałem, to dwa takie pudełka dostajemy za darmo, co musicie przyznać, że jest całkiem niezłą nowością, bo jak do tej pory, to mogliśmy jakieś tam bieda pudełka tylko wylosowywać z okazji eventów, a tu wygląda na to, że dwa te takie główne pudełka wylosujemy, więc szansa jakaś tam jest. Nie wiadomo, czy taka sama szansa będzie na wypadnięcie czołgu w tych naszych do zdobycia, jak tych co do kupienia, no bo skoro tutaj jest mowa o jakimś sponsoringu, to chyba od razu jutro w sklepie pojawi się jakiś zestaw tych pudełek marsjańskich, tak? No cóż, moi drodzy, prawdopodobnie jeżeli to się sprawdzi, to możemy się spodobać, mówię jeżeli to się sprawdzi, no bo tutaj niby nic nie ma napisane o tym, że w sklepie będą dostępne jakieś pudełka, tak? No nic nie ma, tu są cele, strefy badawcze, no to jest ten postęp. No i tutaj mamy te nagrody, z tego dwa pudełka.
za... Który etap? To jest etap 10 chyba, a to jest etap 5. No i tutaj, że misje bojowe, nagrody, dźwięki i tak dalej. No zobaczymy jutro. W każdym razie trzeba będzie wejść do sklepu i zobaczyć, ile tam tych pudełek. Nie wiem, czy CC.com dadzą jakieś darmowe pudełka, czy nie dadzą. Jeżeli dadzą, to prawdopodobnie będą znów unboxingi na wszystkich kanałach na YouTubie. Możecie sobie obejrzeć. A jeżeli nie dadzą, no to ja na pewno nie kupię tych pudełek, kurka. O, myślę, że w święta jest troszeczkę inny klimat kupowania tych pudełek świątecznych, prawda? Natomiast teraz, no nie wiem, zrobiło się ciepło, kasiora potrzebna na różne inne rzeczy. No nie wiem, pewnie coś tam zarobią. Pewnie coś tam zarobią. Główną przynętą będzie ten nowy czołg. To tyle, moi drodzy. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Życzę udanego polowania na Marsie. Jeżeli będzie można robić plutony, to prawdopodobnie jutro na streamie zrobimy sobie może jakiś konkursik. Jak będą te pudełka, to może w nagrodę parę tych pudełeczek wam kupię. To zobaczymy, może coś wylosujecie, jakiś czołg albo coś takiego. No bo na to, że Wargaming da, a czy może za to, że mi Wargaming da jakieś tam pudełka, to aż tak nie liczę do rozdania, więc tak jak co roku prawdopodobnie będę je musiał kupować, jeżeli będę chciał zrobić konkurs. I to tyle. I życzę wam miłego, z tego co widzę za oknem, bardzo pogodnego dnia. Żegnam się z wami, do usłyszenia.